Cześć, jestem Dominik, a dzisiaj chciałem Was zaprosić serdecznie na film, w którym przedstawię moją opinię na temat supportu tokena, który już opisywałem na moim fanpage'u Domin Staking. Support wciskany, nie jak to ma token słynie z wkręcanych, tu mamy wciskany, dlatego też chcę Wam go przedstawić, co nie? Bo dosyć ciekawie to może wypadać. Support. Jest to support BB30, dokładnie BB386, czyli podmuchę 30 mm, patrzę podmuchę szymanowską, która ma 41 mm średnicy i chcę zamontować korbę BB30. Taki support token ma. Jest to support wciskany, który właśnie się wciska, a nie wkręca. Są to dwa pojedyncze łożyska. Jest takie coś, jeszcze jeden i się po prostu wciska. Są dwie możliwości zamontowania tego. Prasa lub młotek. Ja wybrałem młotek, bo to mam i ok, jeśli się zamontuje, montujemy, no to możemy właśnie wbić to po prostu, wtedy musimy równo nabić i wbijać powoli. Najlepiej gumowy młotkiem, wiadomo. No tak, mamy takie dwa oto łożyska, które wchodzą na umówę i wkładamy w tą naszą oś korby, w tym wypadku BB30. No, zastosowanie wciskane czemu? Po prostu na wkręcanie mogłoby nie być już miejsca na łożyska. Zresztą tu nie ma miejsca na łożyska. Sam producent przyznaje, że na dobre łożyska nie ma tu miejsca. Dlatego zastosowano tutaj łożyska podwójne, czyli mamy w jednym takim całym łożysku, jakby łożysku, mamy dwa łożyska obok siebie, rzędy kulek, tak? Raz, dwa. Co daje nam cztery razem rzędy kulek w suporcie. Po jednej, po drugiej stronie są po dwa. Takie usprawnienie, takie zastosowanie ma powodować to, że będzie to żywotniejsze, głównie żywotniejsze, tak? I ja powiem tak, używam te support przeważnie w mojej treningówce i używam tą treningówkę od października do marca. I ten support gdzieś wytrzymuje. Oczywiście ten model, bo jeszcze jest nowszy, ale o tym później powiem. Ten model to mniej więcej gdzieś 5 miesięcy, ile kilometrów to nie wiem, warunki zimowe, jesienne, trochę wiosennych, tak. Generalnie o zimówkę zbytnio tam nie dbam i jest ok. Support nie trzeszczy, zamontowany odpowiednio ilość smaru i wciśnięty oraz zabezpieczony z zewnątrz też smarem i daje dobrą jakość. Wiadomo, to wytrzyma mi wytrzymuje 5 miesięcy i po tym czasie łapią się luzy, łożyska się smar po prostu z łożysk już nie ma tam praktycznie go. Jedna, jak tutaj można zobaczyć, w ogóle nawet nie mogę ruszyć tego łożyska. I odpowiadając na pytanie, to przeserwisować je. No nie. Ja bym tutaj tego nie rozbierał. Można, jest uszczelka. Natomiast bym tego nie rozbierał ze względu na to, że no rozebranie, danie smaru to może, na ile nam przedłuży ten support? No zbytnio długo nie, bo to jest takie małe kuleczki, że lepiej kupić nowy po prostu support i mieć znów mieć święty spokój na miesiąc, na 5 miesięcy, tak, w takich warunkach, niż tam gdzieś o tydzień sobie przedłużyć, po
po prostu co tydzień na przykład robi ten serwis, bo myślę, że tyle co wytrzymało na tych łożyskach małych. Sam support sobie jest ok, jest fajny. Fajne rozwiązanie, że możemy korbę BB30 zamontować mu Fiat Shimano, czyli 47 mm średnicy. Mało producentów to stosuje. No, wiadomo z jakich powodów, mało miejsca na łożyska. Natomiast fajnie, że Token coś takiego wypuścił. Ja mam teraz nową wersję tego supportu i też jeżdżę od października na nim. Na razie luzów nie złapał, ale zobaczymy. Jak się pewnie po, jak już złożę startówkę, to będę nagram film też o tamtym supporcie. Pokażę, jak chodzi korba na tym łożysku, jak jest montowany w rowerze oraz czy coś strzela, czy ma luzy. Tak jak mówię, na tym supporcie 5 miesięcy i łapał luzy lub się blokowało, tak jak tutaj łożysko. To już jest mój trzeci support bodajże, ten lub drugi. I tyle samo wystarczały. Zobaczymy jak ten nowy. Co ważne, montaż, tak jak już powiedziałem, warto zamontować go dobrze, nałożyć odpowiednią ilość smaru na mufę, i na łożysko samo na. Żeby to zamontować odpowiednio dobrze, żeby nic nie strzelało. Tak samo z zewnątrz, dać troszeczkę smaru, żeby to nam uszczelniło, tym bardziej w warunkach zimowych. A co dostajemy ze supportem? Ze supportem otrzymujemy instrukcję, którą oczywiście zapomniałem z dołu, z warsztatu, oraz komplet podkładek różnej długości. Różnej grubości, taką podkładkę folującą. I to ważne, nie zawsze stosujcie się do instrukcji, bo instrukcja jest to przypadki najczęstsze. Są tam opisane i pokazane, ile ma być podkładek. Natomiast jeśli macie jakąś inną korbę, na przykład jak ja mam Cannondale'a. Niby to w instrukcji było, natomiast no, musiałem tutaj pokombinować z podkładkami i zastosować jeszcze inne troszeczkę podkładki, żeby mi nic nie było, ani luzów, ani za ciężko chodziła korba. Dlatego też warto czasami zmierzyć, po prostu wziąć sufmiarkę, zmierzyć, jaka jest długość montażowa korby, ośki, na jakiej powinno się osadzać. Wtedy dobrać odpowiednią ilość podkładek do tego, zmierzyć, zamontować, zobaczyć, przykręcić korbę, przejechać kawałek, zobaczyć, czy nie ma luzów, czy nie chodzi za ciężko i dobrana ilość podkładek będzie dla nas odpowiednia i dla tej długości korby. Dlatego nie zawsze stosujcie się do instrukcji. Wiadomo, tam nie będą wszystkie przypadki podane, bo naprawdę tych długości korb jest i długości osi korb jest bardzo dużo, tym bardziej w BB30 i tak jak mówię, lepiej podejść do tego ze sufmiarką. Ogólnie support bardzo fajny. Kosztuje około 200 zł. Ja powiem tak, jeśli macie korbę BB30 i chcecie namontować ją do supportu Shimano, no to warto się zastanowić nad rozwiązaniem tokena. Ja teraz testuję nowe rozwiązanie tokena, znaczy rozwiązanie, nowy model tego supportu, też ściskany. Wiem, że kiedyś były skręcane, ale chyba bardzo szybko się rozeszły. Nie wiem, jak one się sprawdzają. No cóż, jak będę już miał poskładaną startówkę, to na pewno nagram odnośnie film, odnośnie właśnie tamtego sportu i już jak to w rowerze wygląda.
i pokażę Wam na moim przykładzie, ile tam zastosowałem podkładek. Także jeśli jesteście zainteresowani supportami tokena, zapraszam Was serdecznie na stronę tokena, Token Polska. Ja dziękuję bardzo za możliwość testowania tychże supportów od tokena, no bo są to bardzo wysokiej jakości supporty i nawet tak rozumiem, jak BB30 w MUFie 41 daje bardzo dobrze radę w warunkach zimowych. Zapewne sezonie letnim by wytrzymało dużo dłużej, chociaż to też zależy od warunków zapewne. Ja dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli chcecie o coś zapytać, zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Możecie też pytać na moim fanpage'u, tudzież mailowo. Ja dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!